Rozmowa dnia. Krzysztof Grzesiowski, nasz gość. Minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski. Kłaniam się, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry państwu. To co prawda domena pana kolegi z rządu, ale jednak może od pana uzyskamy informacje. Dziś w kwaterze głównej NATO rozpoczyna się dwudniowe spotkanie szefów resortów obrony krajów sojuszu. A wczoraj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, mówił, że NATO podejmie jutro, czyli dziś, decyzję o dalszym wzmocnieniu obecności na wschodzie Europy. Nie powiedział, jakie to mogą być decyzje, ale może pan wie jakie. Tak, rzeczywiście to nie jest domena mojego kolegi z rządu, bo dlatego, że dokument, który dzisiaj będą przyjmować ministrowie obrony, był negocjowany wcześniej przez dyplomatów, czyli przez pracowników, ludzi związanych z resortem spraw zagranicznych. W warstwie retorycznej jest to bardzo dobry dokument, który zapowiada, jak powiedziałem, w warstwie retorycznej, to o co nam chodzi, o wzmocnienie flanki wschodniej, w tym wzmocnienie Polski poprzez obecność wojskową sojuszników. Natomiast ten dokument musi w tej chwili być przełożony na konkretne działanie i tego się spodziewamy po ministrach obrony, że oni dzisiaj i jutro obradując w Brukseli przekażą, to się nazywa tasking, czyli zadaniują, inaczej można powiedzieć po polsku, w tej chwili dowódcę NATO i innych planistów NATO, aby wypracowali konkretne działania, jakie to siły natowskie powinny w takim razie w Polsce i na wschodniej flance stacjonować. Ale mówimy tylko o liczbie żołnierzy, czy mówimy także o uzbrojeniu, o sprzęcie, o zwiększonej liczbie ćwiczeń na terenach krajów wschodniej flanki? Mówimy o żołnierzach, mówimy o sprzęcie, mówimy o zapleczu logistycznym, który pozwoliłby tym siłom wzmocnienia, tym siłom obecnym na terenie wschodniej flanki funkcjonować. Mówimy o kompleksowej obecności. Nie tak dawno temu Amerykanie zapowiedzieli, że przeznaczą, no dobrze, ponad 3 miliardy dolarów na inwestycje wojskowe w Europie Środkowo-Wschodniej, także w Polsce. Czy dotyczy to tylko krajów nadbałtyckich? To dotyczy wszystkich wojsk, oddziałów, sprzętu, które Amerykanie chcieliby przerzucić. Również część sprzętu stacjonowałaby w krajach Europy Zachodniej, na przykład w Holandii, czy nawet w Niemczech. I to jest całkowity pakiet, który chcą w tej chwili wprowadzić w życie. Czy idziemy w kierunku trwałej, stałej obecności, czy to wciąż będzie rotacja? Panie redaktorze, rozmawiałem na ten temat przez kilka miesięcy ostatnich z swoimi partnerami w NATO i ja mówiłem w ten sposób, że nas interesuje ten przymiotnik, obecność. Natomiast jakimi on rzeczownik, obecność. Natomiast jakimi przymiotnikami ten rzeczownik będzie obwarowany, jest to dla nas drugorzędna kwestia. I żeby była obecność. Natomiast w jaki sposób ona będzie zagwarantowana? Poprzez rotację, poprzez inny sposób. Ale jeśli będzie na stałe, to jest to dla nas satysfakcjonujące. Czy to, co może wydarzyć się dziś w Brukseli, owe decyzje czy sugestie, jakie zostaną podjęte, znajdą swój finał na szczycie NATO w Warszawie? Tego właśnie oczekujemy. Jeszcze do lipca będzie kilka spotkań zarówno ministrów obrony, jak i ministrów spraw zagranicznych i te decyzje dzisiejsze będą precyzowane. No ale zakładamy, że ten finał w lipcu będzie dla nas bardzo korzystny. Czyli to jest coś na kształt wstępu do finału lipcowego? Tak, to są wstępem to już było w grudniowe decyzje ministrów spraw zagranicznych, które właśnie upoważniły ministrów obrony, aby właśnie dzisiaj na tym spotkaniu przyjąć już decyzje wojskowe. I te decyzje wojskowe, jak powiedziałem, będą rozpracowane na konkretne już zadania dla poszczególnych sił sojuszniczych. Zgodnie z zasadą akcja równa się reakcja, jak sądzi pan, panie ministrze, jaka będzie reakcja Rosji? Spodziewamy się, że w dalszym ciągu będzie to retoryczny krzyk, dlatego że Rosjanie nie rozumieją, czym jest sojusz obronny NATO. Sojusz NATO nie posiada żadnej doktryny zaczepnej. Sojusz Północnoatlantycki jednoczy państwa o pewnej strukturze wartości i zasad. To są państwa demokratyczne, państwa o rynkowej gospodarce, państwa, których przeobrażono, nastąpiły transformacje ustrojowe tak, iż ich budżety są przejrzyste, są transparentne, gdzie mamy cywilną kontrolę nad wojskiem, gdzie dominuje doktryna obronna, a nie zaczepna. W związku z tym
im więcej państw tego typu wokół Rosji, wokół granic Rosji, tym Rosja powinna czuć się bezpieczna, bo musi mieć świadomość, że z takich państw żadna akcja zaczepna przeciwko Rosji nie wyjdzie. Niestety Rosja gra od lat grę geopolityczną, kto kogo, i uważa, że rozszerzenie NATO oznacza utratę wpływów, utratę możliwości rozgrywania swoich interesów w tych państwach, które jeszcze nie należą do NATO przez Rosję. Czyli co, należy spodziewać się informacji o wzmocnieniu potencjału militarnego? Nie wykluczam, że ta Rosja cały czas się wzmacnia od lat, mimo jeśli gospodarka słabnie, mimo sankcji, mimo izolacji często w ostatnich latach. Rosja jednak nie chce współpracować ze światem, natomiast posiada doktrynę obronną, która zakłada nawet użycie broni nuklearnej, nawet przeciwko Polsce. W związku z tym no, ta reakcja jest przewidywalna, ona będzie w dalszym ciągu zaczepna, agresywna. Mhm. Panie ministrze, inny wątek. Komisja Wenecka, przedstawiciele Komisji Weneckiej zakończyli wizytę w Polsce. Pan mówił jeszcze przed zakończeniem pobytu przedstawicieli komisji, że spodziewam się, że opinia tejże nie będzie negatywna. Dzisiaj potwierdza pan tak, to, co pan powiedział? Spotkałem się w poniedziałek z komisją. Również moi pracownicy byli przez całe dwa dni na wielu spotkaniach, które prowadziła komisja z naszymi różnymi instytucjami. I takie wrażenie mam w dalszym ciągu, iż komisja raczej zmierza w kierunku tym, aby nam doradzać polityczne rozwiązanie tego sporu. Nawet odczuwałem pewne wrażenie, że byli trochę zdziwieni, że ten spór został tak mocno zapętlony w Warszawie między politykami, między instytucjami. Wydaje mi się, że mieli wrażenie, że on jest dość prosty do rozwiązania w wyniku no jednak pewnego kompromisu politycznego, który możemy w Polsce zawrzeć. Czy decyzja Komisji Weneckiej, jeśli użyjemy takiego słowa, ma charakter normy prawnej? Nie. To jest, po pierwsze, Komisja Wenecka nie jest instytucją. Jest taką grupą prawników, często byłych polityków, mających właśnie prawne doświadczenie, prawnicze doświadczenia. Ta komisja wydaje opinie, może wydać zalecenia. Te zalecenia są oczywiście następnie przekazywane państwu i państwo od państwa zależy, czy te zalecenia zostaną wprowadzone w życie. Często wspólnie są wprowadzane wraz z komisją poprzez następny dialog, bo przecież te zalecenia dotyczą właśnie pewnych norm ustrojowych, pewnych norm prawnych, które to państwo potem może albo nie wprowadzić i one są wprowadzane potem w ramach pewnego dialogu wspólnego przez następne miesiące bądź lata. To jest obowiązek czy dobra wola? Nie ma takiego obowiązku, to jest dobra wola oczywiście. To jest dobra wola, jak powiedziałem, Komisja Wenecka jest ciałem doradczym Rady Europy. Nie jest to żadna instytucja europejska, ani nie jest w strukturze Unii Europejskiej, w związku z tym jest tylko pewna dobra wola. Jest to opinia, którą państwa mogą wprowadzić. Na przykład opinia wyrażona wobec Węgier kilka lat temu, no częściowo została wprowadzona. Jako że pan był sprawcą, w cudzysłowie oczywiście, wizyty przedstawicieli Komisji Weneckiej, jest takie słowo jak żal. Żal żałować. Żałuje pan, że przyjechali, czy nie żałuje pan, że przyjechali? Nie, to nie dobrze, żałuję. Czy źle? To było dobre doświadczenie. Potwierdziło to, że w Polsce nic złego się nie dzieje. Takie mam wrażenie, że komisja wyjechała z takim przeświadczeniem. To było też dobre, ponieważ uspokoiło pewne nastroje. Gdybyśmy my, jako strona rządowa, nie podjęli takich działań, to wszystko wskazywało wtedy w grudniu, że to inne instytucje wymogłyby na Komisji Weneckiej, aby nas zaczęła rozliczać i wtedy mielibyśmy kłopotliwą sytuację, bo to Polsce narzucono by przyjazd Komisji Weneckiej i Komisja Wenecka z narzucenia innych ciał, być może nawet zewnętrznych, spoza Polski, prowadziłaby tutaj rozmowy. No i nie mielibyśmy wpływu na charakter tych spotkań. Tak, to my ustalaliśmy charakter tych spotkań, to my ustalaliśmy agendę i to było, w dalszym ciągu uważam, to było konieczne rozwiązanie. Zapowiadał pan, panie ministrze, że zwróci się do niemieckiego rządu z prośbą o wyjaśnienie powodów czy przyczyn owej kontrowersyjnej instalacji karnawałowej w Düsseldorfie. Czyż pan to zrobił, czy to... Nie. Na razie myślę, pan myśli, jak sformułować tekst, który zostanie przekazany. Nie w formie tekstu. Mam w najbliższych czasach, w najbliższych dniach okazję spotykać się z politykami niemieckimi. Już za kilka dni będę na konferencji w Monachium. Będę miał okazję rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych
z innymi politykami niemieckimi i wypada zapytać, co się dzieje w Niemczech takiego, iż Polska jest przedmiotem tego typu kampanii stygmatyzowania, szydzenia. To nie jest jedyna przecież instalacja, jak pan powiedział, bo przecież były różne kabarety i tak dalej, które wyśmiewają sytuację polityczną Polski, wyśmiewają polskich polityków. To, że w jakimś kabarecie to się robi, który jest niszowy, to i u nas się zdarza, prawda? To u nas się śmiejemy czasem z poczucia humoru niemieckiego bądź innych takich stereotypowych cech niemieckich. No ale jeśli robi się to w takim wielkim anturażu, z taką wielką pompą, no to wrodzi to przeświadczenie, że jest to jakoś inspirowane, jest to sterowane, jest to wynik jakiegoś nastroju społeczeństwa czy polityków niemieckich wobec państwa polskiego i można zapytać, dlaczego tak się dzieje, czemu to służy, a na pewno nie służy dobrym relacjom polsko-niemieckim. Swego czasu w Düsseldorfie podczas parady karnawałowej ofiarą padł Silvio Berlusconi. W taki sposób, no... No tak, ale tam dosyć wydaje mi się... brutalny w tym roku był i prezydent Erdogan, i redaktor, Donald Trump, i Angela Merkel. Pan redaktor chyba pamięta jednak zachowanie Berlusconiego, było dość kabaretowe. I można się było przyczepić do jego niektórych sposobów funkcjonowania, nie tylko jako polityka, ale jako człowieka. Pokazywanie Polski na kolanach jako tą starą, brzydką pannę, o której kiedyś jeden z polityków polskich mówił, która płacze i uronił łzy z krwią nawet, prawda, która jest pod butem jakiejś karykatury, która kojarzy się z niedobrymi, ciemnymi czasami. No jednak jest zadziwiające, że to w ten sposób można przedstawiać relacje polsko-niemieckie. Jeszcze, jeśli pan pozwoli, poproszę o komentarz do spotkania, które miało miejsce wczoraj. To było spotkanie szefów dyplomacji państw założycieli wspólnoty, tak na dobrą sprawę, europejskiej, Włoch, Francji, Niemiec i krajów Beneluxu. Jerzy Kaszczyński dziś w Rzeczpospolitej napisał, że doszło do półtajnego spotkania szefów dyplomacji sześciu państw, które zakładały wspólnotę europejską. Czy oczywiście ktoś powie, że gospodarzami byli Włosi. W 2017 roku będziemy mieli 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które dały podstawę do tworzenia europejskiej wspólnoty. Ale czy takie spotkania w takim zamkniętym gronie to jest norma? Niestety od lat 90. jest taka nostalgia w części Europy Zachodniej za starymi, dobrymi czasami, kiedy Europa była odizolowana murem berlińskim, żelazną kurtyną. Dla części społeczeństw zachodniej Europy była to oczywiście katastrofa, ponieważ odcinała od połowy Europy, wymagała zbrojeń i ochrony przed ewentualnym atakiem Układu Warszawskiego, ale dla wielu polityków była to koncepcja korzystna. I ja pamiętam w latach 90., kiedy rozmawialiśmy z politykami zachodniej Europy na temat rozszerzenia Unii i NATO, oni wzdychali, jak to będzie ciężko. Odpowiadałem często, no przepraszamy was za te rewolucje, które dokonaliśmy, za to obalenie muru, za Solidarność, bo rzeczywiście macie w tej chwili problem. Trzeba się posunąć przy stole, trzeba dopuścić nowe kraje Europy do współdecydowania o losach Europy. No niestety jest taka ciągota, aby się zamknąć w takim klubie Europy Zachodniej. Przypomnę, przed lat, na przykład 2003 rok, kiedy Europa była podzielona na tle wojny w Iraku. Też mieliśmy takie szczyty pralinkowe, gdzie część Europy Zachodniej, tej antyamerykańskiej, którą Amerykanie wtedy określali terminem Stara Europa, również spotykali się osobno. Również wtedy padały z ust polityków zachodnich zdania, że Polacy mają prawo jedynie siedzieć cicho w Europie. Dzisiaj rację ma też David Cameron, który podejrzewa, że za kilka lat Europa, Unia Europejska może być właśnie zarządzana przez klub strefy euro. Stąd też jego obawy, stąd też jego propozycje, aby inaczej rozwiązać proces europejski. To niestety takie spotkania się odbywają i one pokazują tylko, że jest przeświadczenie w części Europy Zachodniej, że to oni są tymi, którzy powinni z całą Europą, całą Unią Europejską rządzić i odmawiają nam prawa często siadania przy tym stole decyzyjnym całej Europy. To też pokazuje, jak przed laty fałszywe były tezy polskiej dyplomacji, że wystarczy być jak najbliżej Niemiec i współpraca z Niemcami będzie już samorzutnie dawała nam możliwość współdecydowania Europie. No okazuje się, że nie dała. Trzeba prowadzić samodzielną politykę podmiotową.
domagać się, aby Polska była przy tym stole, który decyduje o losach Europy, a przynajmniej o losach Europy Środkowej, o jej polityce wschodniej. Minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski, nasz gość. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Krzysztof Grzesiowski. Pierwszy program Polskiego Radia.